Sygnały dnia. Michał Polaczyk, Squaber. Dużo zdarzyło się przez miniony weekend przede wszystkim za granicą, bo z jednej strony zginęli amerykańscy żołnierze w okolicach Morza Czerwonego. Pojawiło się także mocne spięcie na linii Teksas-Waszyngton. Wielu zaczęło mówić i mocne nagłówki także, że zbliża się wojna domowa w USA albo w ogóle secesja. Pamiętajmy, że to wszystko narracja polityczna i bardzo ostra gra polityczna w roku wyborczym. Także gra polityczna odnośnie imigrantów, którzy zawsze są łatwi do spolaryzowania społeczeństwa. Fakty są jednak takie, że do secesji jest daleko, a wszystko rozbija się o najbliższe spotkanie kongresu, głosowania no i ostatecznie na wybory prezydenckie które na koniec tego roku wcześniej twarde dane odnośnie tego o co toczy się tak naprawdę spór albo co jest głównym zarzewiem sporu w tej chwili to migracja do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych miesięcznie dostaje się 200 tysięcy nielegalnych imigrantów, którzy przychodzą przez granicę, czasami przeciskają się przez drut czasy, czasami przepływają przez rzekę, a to miejsce w dużym stopniu właśnie na terenie Teksasu i 200 tysięcy osób, czy nawet ponad 200 tysięcy osób miesięcznie, to są rekordy. Rekordy, które są porównywalne tylko z kilkoma miesiącami z prezydentury Billa y, Clintona sprzed ponad 23 lat, kiedy też mieliśmy takie Wyniki. No i podobne wyniki przez większość swojej prezydentury notował Joe Biden z 12-miesięczną średnią na poziomie 170 tysięcy osób miesięcznie, jako średnia 12-miesięczna. Ogólnie emigracja do Stanów Zjednoczonych to w tej chwili około 2 milionów, ponad 2 miliony osób rocznie tych nielegalnych, ale przy 313 milionach obywateli daje to około 0,7%. Migracja bardzo wzmogła się w ciągu ostatnich trzech lat. Ona była dość słaba po kryzysie finansowym za czasów Baracka Obamy. Chwilowo wyskoczyła bardzo mocno podczas prezydentury Donalda Trumpa, potem została zgaszana trochę naturalnie przez epidemię i od razu po ustąpieniu tej pierwszej fali epidemicznej. Znowu zaczęła rosnąć i wystrzeliła najmocniej podczas prezydentury Joe Bidena, i możliwe, że to będzie pole sporu przez najbliższe kilka miesięcy. Możliwe, że Joe Biden ma jeszcze jakiś pomysł na rozwiązanie tego albo uda mu się przykryć temat migracyjny sprawą na Morzu Czerwonym. Co ciekawe, rynki nie zareagowały specjalnie ani na Morze Czerwone, ani na temat migracyjny, co też pokazuje, że z perspektywy inwestorów i pieniędzy to na ten moment nie jest kluczowy temat. Z perspektywy Polski czeka, czeka nas super tydzień, a tak w zasadzie czeka nas trylogia. Trzech super tygodni. Tydzień yy, po tygodniu będziemy mieli walne zgromadzenia w spółkach skarbu państwa. W wyniku których najprawdopodobniej zostanie odwołanych przynajmniej dziesięciu prezesów tych największych polskich firm, ale także mniejszych. Ile tak naprawdę w Polsce firmy jest w rękach skarbu państwa, najnowsze dane pokazują, że ponad 100. Czy to dużo w skali krajów na przykład OECD? Tu tak nowych danych jak z Polski nie mamy, ponieważ te najświeższe wykresy, które udało mi się znaleźć, mają 15 lat i pokazują, że Polska i tak 15 lat temu była w gronie czterech krajów, które miały najwięcej tych spółek w Skarbu Państwa. W Polsce to się niewiele zmieniło, ale w ciągu tych 15 lat kilka krajów zrobiło trochę sprywatyzowa sprywatyzowało kilka spółek, jak na przykład Czechy czy Litwa. W związku z tym najprawdopodobniej w takim zestawieniu bylibyśmy aktualnie na pozycji drugiej, możliwe, że trzeciej. Generalnie, w związku również ze słowami nowego rządu, bardzo prawdopodobne, że w ciągu najbliższych 3-4 lat na giełdę na przykład wejdzie bank pocztowy, a może i spółki cukrowe. Ponieważ pamiętajmy, że w tych, wśród tych krajów bardzo wiele państw dużych, takich jak Niemcy czy Francja, posiada spółki skarbu państwa. Posiada ich niewiele, ale są to giganty, które są strategiczne dla kraju, i takich najprawdopodobniej w Polsce też nie będziemy sprzedawać. W związku z tym ten wykres. To jest też podane te dane takim lokalnym zaburzeniom, ponieważ trzeba by te spółki pokazać pod względem kapitalizacji. Wtedy z pewnością Niemcy czy Francja byłyby dużo wyżej oraz Wielka Brytania, ponieważ posiadają kilka giga koncernów. Innymi słowy, zaczynamy rozszady w spółkach Skarbu Państwa, co z perspektywy giełdowej może bardzo mocno wpływać na kurs i prawdopodobnie już dziś wywarło swoje piętno na notowaniach Orlenu, o których za mniej więcej 10 minut. Bo wcześniej spójrzmy na najświeższe notowania sprzedaży, a w zasadzie udziałów rynkowych firm telekomunikacyjnych. W zasadzie co kilka kwartałów na czele plasuje się Apple. Często w czwartym kwartale, pewnie w związku z prezentowym szałem w wielu najbardziej rozwiniętych krajach, gdzie po prostu Apple, gdzie po prostu na Apple'a bardziej stać ludzi. Ale te dane są też o tyle szokujące, że w czwartym kwartale bardzo mocno wzrósł udział telefonów w tańszych sektorach w biedniejszych krajach azjatyckich. Wzrósł udział, to może złe określenie, po prostu sprzedawano tam więcej telefonów niż zwykle, i właśnie w tych tańszych segmentach. Więc te dane są albo bardzo mocną sprzedażą w krajach rozwiniętych u Apple'a, albo są spowodowane tym, że w tych w średnich sektorach udało się Apple'owi przebić na tych biedniejszych rynkach, sprzedając na przykład starsze modele swoich iPhone'ów. Podsumowując, światowi liderzy się nie zmieniają od wielu, wielu miesięcy, ponieważ w top 3 zawsze jest Samsung, Apple i Xiaomi, Samsung z Apple czasami się wymieniają, a na czwartym, piątym i szóstym miejscu Oppo Vivo i Transition, czyli firmy mniej w Polsce znane, ale generujące gigantyczną sprzedaż przede wszystkim w Chinach, ale także w kilku innych krajach azjatyckich.

My może nie mamy na polskim rynku Swojego Apple'a, ale mamy Maxcom'a, który specjalizuje się w produkcji Między innymi telefonów dla tak zwanych Seniorów Tutaj spółka w szerokim ujęciu W dość mocnym trendzie spadkowym, bo przecież kiedyś Notowana była wyraźnie powyżej 20 zł Co widzimy już Po notowaniach z 2022 roku, gdzie były Okolice 12, A gdybyśmy jeszcze dalej Spojrzeli historycznie, byłyby nawet Poziomy powyżej 20 zł Spółka jest jednak stałym płatnikiem dywidendy ale były problemy wynikowe w ciągu ostatnich kilku lat w tej chwili szeroka konsolidacja pokazuje tę spółkę nie tylko dlatego, że pokazałem dane odnośnie Apple i Samsung'a ale także dlatego, że spółka pokazała największe w ciągu ostatnich dwóch lat obroty na zeszłotygodniowej sesji z 25 stycznia zatem warto zwrócić uwagę, ponieważ tu pojawiły się jakieś rotacje kapitałowe możliwe, że jakiś znudzony inwestor oddał pieniądze, ale oddał je w dużej paczce, to znaczy, że gdzieś po drugiej stronie stanął także ktoś, kto y, widzi, że może i trzeba tu czekać na jakieś zyski, ale jest jakaś szansa na odrodzenie, zatem MaxCom wart obserwacji przez najbliższe pół roku, niekoniecznie jako spółka, która będzie rosła, ale jako spółka, której warto wyniki obserwować, ponieważ ktoś tymi wynikami się zainteresował, więc powinniśmy się zainteresować my, jeżeli chcemy zysku. Ostatnio mówiłem także o biotonie, a w zasadzie nie ostatnio, jeszcze w zeszłym roku, w grudniu, w kontekście rynku insuliny i odnośnie tego, że wykres wygląda ciekawie, pojawiło się trochę popytu, pokazywałem go w kontekście również mocnych obrotów. Na początku grudnia w tej chwili wiemy więcej. Spółka skutecznie obroniła istotne poziomy 3.50 i zrobiła kolejne uderzenie wzrostowe wraz z ciekawym raportem, także podobnie jak Maxcom, czy wiele innych mniejszych spółek warto obserwować Bioton nie pod kątem tej insuliny, o której wspominałem i tego, że na w Polsce jest po prostu tania z perspektywy światowej, ale szerzej pod kątem całości biznesu i tego, co tam może się dobrego zdarzyć, bo tak naprawdę Bioton od wielu lat Czeka na przełom biznesowy i nie jest tam tak dobrze, jak wszyscy by tego oczekiwali. Zanim spojrzymy na wykres Stanów Zjednoczonych, które ospale zareagowały na ekscytujące nagłówki odnośnie Stanów Zjednoczonych i dość tragiczne nagłówki z okolic Morza Czarnego, spójrzmy na. Wykres, który od lat wygląda jak dzwon, gdybyśmy go przekręcili w prawo, czyli rozszerzający się wykres, po jednej stronie przyrastająca ilość pasywnych funduszy, po drugiej stronie zmniejszające się pieniądze w funduszach aktywnych no, przez wycofywanie jednostek uczestnictwa właśnie przez akcjonariuszy, przez właścicieli jednostek, towarzystw i funduszy inwestycyjnych. Jaka tutaj jest? jakie jest podsumowanie tego wykresu, co można z niego wyciągnąć, mamy coraz większy nawiz ETF-ów, które inwestują, nazwijmy to na ślepo, kopiując różne indeksy czy różne portfele, często zwiększając skalę mody, ponieważ jeżeli coś staje się modne, pojawia się na to ETF, ten ETF jest kupowany przez różnych uczestników tego rynku. To powoduje, że trendy mogą być dłuższe, ale coś, czego jeszcze nie testowaliśmy w pełnej klasie, albo testowaliśmy tylko raz przy okazji COVID-u, kiedy pojawiają się kłopoty, następuje masowe wycofanie pieniędzy z takich ETF-ów. Czasami jest to sektorowe, gdy jakiś sektor ludziom przestaje się podobać, albo globalne, jak podczas COVID-u. Zatem obserwujmy, ponieważ sektory, które będą nagle przechylały się w stronę krachu, mogą mieć mocniejsze krachy, albo takie krachy, jak były jeszcze 30-40 lat temu, czyli generalnie trochę bardziej porywcze niż to, co obserwowaliśmy, na przykład w latach 2020. Czy w latach dziesiątych XXI wieku, czyli możliwe, że nawiążemy do starej tradycji, czyli takich radykalnych oberwań rynku. I teraz, przed bezpośrednio po analizie ETF-ów, gdzie wszak największym ETF-em na świecie jest SPY, czyli ETF właśnie na indeks SP 500. Spójrzmy na aktualną sytuację SP 500. Tu od zeszłego tygodnia nie zmieniło się wiele. SP 500 cały czas w okolicach swoich historycznych szczytów i staje się ospały. Tu też jest. No bardzo istotne, że nie mamy jakiejś specjalnej realizacji zysku, czyli nie jest tak, że gdy wjeżdżamy na nowy wysoki poziom, duża część inwestorów, czy ETF-owych, czy tych aktywnych, bezpośrednio akcyjnych, czy wręcz intradayowych, czy tam tygodniowych, powiedzmy, stwierdza, że o, dzisiejszy zysk lub tygodniowy zysk to jest wszystko, oddaje akcje. Tu cały rzecz jest wiara w to, że będziemy wyżej. Pomimo, że S&P w ciągu zaledwie 4 miesięcy, a w zasadzie nawet 3 miesięcy, bo tam październik to była tylko końcówka, więc tylko listopad, grudzień, styczeń, wzrósł o 20%. Jest to jeden z najlepszych takich 3-miesięcznych okresów, w zasadzie od y, wielu kwartałów, a gdybyśmy pominęli ten okres covidowego odbicia, trzeba by szukać jeszcze dalej, dalej do 2016 roku. Zatem mamy za sobą ekstremalnie mocny okres, on się może wzrostowo jeszcze przedłużyć. Natomiast pamiętajmy, że on prędzej czy później przerodzi się albo w takie nudne męczenie poziomów, albo w jakiś mocniejszy zjazd. Tylko że ten może nastąpić na przykład dopiero w marcu zatem na razie indeks S&P wzrostowy a wykres wygląda po prostu ładnie na koniec sesji uratował swoje notowania dzisiaj WIG20, który przez dużą część sesji no raczej poruszał się w nudnych rejestrach niewiele się działo, obroty też były po prostu nudne, bo na koniec sesji dzisiaj wyniosły zaledwie 600 milionów plus, czyli po prostu niewiele jak na to zazwyczaj dzieje się na WIG20 w ciągu ostatniego szału wzrostowego, kiedy pojawiło się dość sporo za granicę kiedy bez trudu kręciliśmy obroty na poziomie 800-900 milionów milionów Na sesję. Zresztą to dzisiaj też widać po skali słupków, które obserwujemy tutaj na dole. Ten dzisiejszy czerwony słupek jest po prostu bardzo niski, porównywalny z tym przedwigilijnym. Ale co najważniejsze, indeks SP utrzymuje się w ograniczeniu takiego szybkiego trendu wzrostowego od początku października. Wygląda to ładnie. Oczywiście ten spadek zmienności. Może nasuwać nam tam spostrzeżenie, że będziemy mieli wybicie dołem. Ono jest cały czas możliwe, z perspektywy technicznej nie byłoby zaskoczeniem, ponieważ ostatni tydzień był zmarnowany, to znaczy nie wzrastaliśmy pomimo rekordów na SP500, spokojnie mogliśmy się oddalić od tego dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Ta nuda oznacza, że po prostu nie było pieniędzy, które cały czas wierzą w wzrosty, one pojawiły się w piątek, a dzisiaj sesja uratował nam wyłasadzie wyłącznie Orlen, ale! Możliwe, że zdarzy się tak, zupełnie inaczej, czyli nie będzie tego wybi ząbku, wybijającego w dół ten trend wzrostowy, ale pojawi się jakaś nadzieja w spółkach skarbu państwa wraz z nowymi zarządami. Jeżeli choćby jeden prezes będzie człowiekiem ekspertem, nie z partią polityczną, to będzie już coś dla zagranicy, które, która może chwycić ak akcje polskie w rękę i pociągnąć je wyżej. Z drugiej strony może pojawić się jakaś korekta wzrostowa na spółkę z handlu detalicznego. Pamiętajmy, że Allegro, Dino czy LPP. W ostatnim czasie były dość sponiewierane, więc tam wystarczy drobna korekta o 4-5%, żeby pociągnąć wraz np. z PKO PKOBP PKO BP czy Orlenem indeks WIG20 o 150 punktów do góry, a potem będziemy się już martwić. Zatem podejrzewam, że mimo wszystko ten tydzień może być prowzrostowy i że możemy obronić ten, ten, ten kanał trendu wzrostowego. Nie będzie tak jak źle, jak wielu to podejrzewa. W ciągu ostatnich dni. Dzisiaj warto zwrócić uwagę, że większość z tego, może nie większość, ale 30% z tego mocnego obrotu, prawie 30%, wygenerowane było przez Orlen, który dzisiaj był w zasadzie jak lep na pieniądze. Ściągnął z rynku dość mocne obroty na bardzo słabej obrotowej sesji. 170 milionów złotych to jest naprawdę sporo, jak nawet na Orlen, nawet na dość płynnej sesji. I ściągnął te pieniądze przy wzrostach 2%. Także tu jest jakiś mocny plus. Pewnie gdzieś tam pojawia się spora nadzieja na to, że nowy prezes organu będzie kimś niekojarzonym z żadną partią polityczną i że będzie miał przede wszystkim pomysł. Nie będzie mówił od początku, że to skandal, że mamy takiego monopolistę, trzeba to wysadzić, tylko przedstawi jakiś sensowny pomysł, albo przynajmniej powie, że będzie stworzony jakiś sensowny pomysł, co zrobić. Dlaczego od razu stawiam tezę, że należy coś zrobić? Ponieważ zakładam, że rząd będzie, do trzy, będzie jakby... Utrzymywał linię, którą prowadził informacje wcześniej. Wcześniejsza linia informacyjna była taka, że Orlen jest monopolistą i trzeba coś z tym zrobić. Czyli w domyśle rozbić monopol. Więc domyślam się, że wszyscy inwestorzy chcą konkretnego pomysłu na to, te działania. Jeżeli nowy prezes powierzenie będzie robił nic, no to tutaj raczej nie będzie jakiegoś motywatora do uderzenia. Natomiast pamiętajmy, że z drugiej strony to, że Orlen nie wzrastał w ciągu ostatnich miesięcy tak mocno jak inne spółki skarbu Państwa jest spowodowane tym, że wszyscy boją się, że to rozbijanie Orlenu, monopolu będzie chaotyczne, bez pomysłu, za wszelką cenę i powiedzmy na niekorzyść całości tego trzonu Orlenu, czyli nafty i sprzedaży detalicznej w, w dużej części Europy. Po drugiej stronie na dzisiejszych notowaniach tauron Polska Energia, który nie jest WIG-20, ale z WIG-20 najgorzej prezentowały się Kenty, Cyfrowy, Polsat i PGE. Czyli taki miks energetyki yy, i trochę Spółki, która w zasadzie jest holdingiem wielodywizyjnym w tej chwili Cyfrowego Polsatu no i przemysłowych Kent. Wszystkie te trzy spółki z raczej małymi obrotami poniżej 10 milionów, czyli zgodnie z tym ogólnym flow dzisiejszej sesji, czyli względnych nudów. No i przejdźmy do tych spółek, które dzisiaj były najciekawsze na sesji, czyli na sam początek. Orlen. naświetliłem kilka minut wcześniej tło fundamentalno takie polityczne, nazwijmy to trochę też gospodarcze. Spójrzmy na technikę. Technika wskazuje, że mamy szansę na powrót do górnego ograniczenia linii trendu spadkowego, czyli nawet do 64 zł, czyli od dzisiejszych poziomów do wyrywania jest jakieś 5-6%, czyli to byłoby dla wiegu bardzo pozytywne, ponieważ dałoby szansę na Wzrost taki na, na, ten ruch na Wigu 20, o którym wspominałem wcześniej, o przynajmniej 100 punktów do góry. To jest do zrobienia nawet 6% od dzisiejszych poziomów, no i wtedy zobaczymy, prawdopodobnie nie sforsujemy poziomu 65 zł na PKN na Orlenie, bez konkretów odnośnie tego, jaka jest przyszłość Orlenu. Bo tej dziś nikt nie, dzisiaj nikt nie zna, wszyscy wiedzą, że odchodzimy od tej polityki, którą prowadził Daniel Obajtek. Musimy dostać coś konkretnego w zamian, zagranica rzadko kupuje koty w worku. Ale do momentu, kiedy będzie czas decyzji, mamy jeszcze rzeczone 6%. Najgorszą spółką był cyfrowy Polsat, który dość ładnie wpisuje się w scenariusz rysowany przeze mnie przez wiele miesięcy dla tej spółki tu, w sygnałach dni, ale przede wszystkim na łamach spotkań analitycznych w że w poniedziałki o 20.00. Gdzie wspominałem, że nowe dołki na cyfrowym pulsacie nastąpią bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie. Będzie tanio, a może być jeszcze taniej. Dziś mamy 10,90 czy możemy mieć 10 możemy. Bo czy jest ktoś po drugiej stronie ekranu w stanie przedstawić mi klarowny pomysł na to, na czym będzie zarabiał cyfrowy Pulsat, ile wyda na inwestycje w transformację energetyczną we własnych spółkach i, i w Zepaku? I co to będzie za transformacja? Nikt nie zna odpowiedzi na te pytania. Myślę, że nawet Zygmunt Solorzak, który w ostatnim czasie wypowiedział się po raz pierwszy dla mediów po kilku miesiącach ciszy i ta wypowiedź była raczej mało jednoznaczna, też nie pomaga w stworzeniu jakiegoś zgrabnego flow dla przekazu odnośnie inwestowania w akcje w cyfrowe, cyfrowego Polsatu. Dla mnie cyfrowy Polsat cały czas jest zagadką i dużą niewiadomą. A jeżeli jest zagadka i duża niewiadoma, to możliwe, że będzie spadał dalej. Tu wciąż nie widać ani technicznej informacji odwrócenia, ani fundamentów, które mogłyby odwrócić ten flow na wykresie. MX40 ma za sobą nudny, ale jednak lekko wzrostowy tydzień. Dzisiejsza sesja trochę słabsza, ale można powiedzieć o niej tyle, że po prostu w zasadzie się nie odbyła, bo przy 50 milionach obrotów, gdy średnia z ostatniego ponad miesiąca wynosi 100 mil, 110 milionów, to znaczy, że dzisiaj handel był 40, o 60% słabszy niż zwykle. Zatem czy 55, czyli po prostu było nudno i niespecjalnie jest o czym mówić. No Trochę nie do końca to zdanie jest y, prawdziwe, bo jeżeli spojrzymy sobie na notowania, tak sesję po sesji, y, to tutaj zobaczymy już, y, że y, minutę po minucie, nie sesję po sesji, przepraszam, to zauważymy, że dość spore obroty i zmiana o ponad 1,5% miało, miało CCC oraz Green X. Green X, który w ogóle był y, królewiczem piątkowej sesji z gigawzrostem po wielu miesiącach. Męczącej konsolidacji do tego stopnia, męczącej, że nawet przestałem obserwować Arkusz Green X, bo tam naprawdę niewiele się działo. Dalej XTB na zero i huge ze wzrostem, ale te obroty 3 miliona, już powiedzmy, że wystawia poza nawias, jako mniej istotne ze spółek, które miały dzisiaj dużą zmianę i przehandowane było choćby milion złotych. Nie znajdziemy już nic więcej. Także dla teraz dzisiaj to tak w zasadzie. Sesja poza CCC i Green X nie istniała. Co się dzieje na CCC? Na CCC te obroty, może były w skali WIG 20 dość spore, ale one na CCC też nie były specjalnie duże. Na CCC pojawiła się korekta, która była czystą egzemplifikacją strachu w obawie i obaw odnośnie stan polskiego konsumenta, polskiego odbiorcy w handlu detalicznym popytu na buty, ale pamiętajmy, że to nie tylko Polska, ale także Środkowa Europa, tu handel graniczny w Środkowej Europie w całej trochę stygnie, co widać po wynikach Pepco, ale nie jest tak źle, jak można by się tego spodziewać, więc na CCC na razie podejrzewam, że ta korekta jest A. Słaba pod względem wyrazu, ponieważ gaśnie z sesji na sesję, z obrotami także gaśnie, więc pewnie w ciągu dwóch tygodni pojawi się kontra wzrostowa na CCC do 61 zł. W ramach obrony ważnego poziomu technicznego usadowionego na 55 zł. Czy będzie dalsza część ruchu wzrostowego? Czekajmy na informacje, bo tu może pojawić się news o debiucie Modivo. Pozytywne dla kursu, albo brak newsów i gorsze wyniki sprzedażowe. Przydałby się też jakiś atak zimy, a potem ustąpienie ataku zimy. Pamiętajmy, że to nakręca wyniki sprzedażowe i pamiętajmy, że w ciągu najbliższych dni kończy się rok obrotowy, czyli tak naprawdę rok yy, finansowy dla całego CCC. Czyli wkrótce yy, będziemy mieli podliczenie i za jakieś półtora miesiąca zobaczymy pierwsze wyniki, za cały 2023 rok. Pamiętajmy, że w spółkach odzieżowych bardzo często jest przeniesiono jeden miesiąc, a także więcej spółek przenosi rok obrotowy o kilka miesięcy do przodu. W ostatnim czasie przecież zrobiło to nawet Forte, które można powiedzieć, że nie sprzedaje bezpośrednio u odbiorcy detalicznemu. I Green X na deser. Wielkie obroty, prawie tak wielkie jak w piątek, ale przy niewielkiej korekcie wzrostu, który skalę miał na plus 17%. Green X wszyscy obserwowali w zasadzie przez całe wakacje, oczekując, że tam pojawi się mocna kontra. Green X wszyscy obserwowali bezpośrednio po wyborach, policzyli, że zmiana ekipy rządzącej spowoduje jakby odmrożenie i ewentualne zapłacenie odszkodowań Green X-owi, które prawdopodobnie się należą, ponieważ 8 razy wygrał z różnymi spółkami węglowymi lub z państwem polskim w polskich sądach. Czekamy tu na orzeczenie sądów europejskich. Zatem możliwe, że z nieznanych bliżej powodów inwestorzy zawiedli się bezpośrednio po wyborach na Green i pojawiła się ta fala wyprzedaży do początku grudnia, wtedy pierwszy ruch wzrostowy, który przywrócił nas do 2,60 i teraz mocny wystrzał. No i tu warto zwrócić uwagę na to, że on może mieć kontynuację. Ponieważ dzisiaj nie było jakiejś głębokiej korekty, czekamy na więcej danych. Pamiętajmy, że dotarliśmy do poziomów cenowych, powyżej których nie może zostać zrealizowana emisja, która została uchwalona przez walne zgromadzenie jakiś czas temu. W związku z tym pojawia się jakiś tam czynnik do dalszego ataku prowzrostowego. Śledźmy komunikaty, Greenix, może być ciekawy. Natomiast to nie jest tak, że na się rozpoczynamy jakiś wielki trend. Wzrostowy, ponieważ nie wiemy, ile spółka pieniędzy ewentualnie może dostać od y, rządu polskiego, czy wygra, no i też y, rozpoczyna projekty inwestycyjne, a wiele z nich jest bardzo drogich i to pod te projekty inwestycyjne może pojawić się rzeczona wcześniej emisja. Zatem śledźmy GreenLinksa. Hmm, WIG20 i MWIG40 nie wyglądają dramatycznie w obliczu jednak smętnego rynku na dzisiejszej sesji, nie tylko w Polsce, ale także na świecie. To były sygnały dnia, ja nazywam się Michał Palaczyk, Skłaber.